Jesteśmy na Toropolu w Opolu, gdzie odbywają się mistrzostwa amatorów w hokeju. Jest ze mną organizator, pan Tomasz Śledziona. No i to już kolejne takie zawody, takie mistrzostwa. Jak pan ocenia w tym roku poziom tych zawodów? Mamy na turnieju 12 drużyn, dwóch beniaminków, którzy awansowali z niższej dywizji, więc będą dwie drużyny, z których nie znamy. I zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Mam nadzieję, że będziemy również grać w niedzielę jako Orlik Opole. A póki co walczymy dalej. Hokej to dziedzina sportu, mocno kontaktowa i mocno emocjonalna, więc generuje czasami takie kontakty, które sędzia musi chyba jakoś skarcić. Czy dużo takich momentów jest na lodzie podczas rozgrywek hokeja? Praktycznie podczas każdego meczu, tak, zdarzają się takie momenty. No jest to trudne, ale jest to do zrealizowania, do opanowania. Trzeba panować nad emocjami zawodników, którzy chcą za wszelką cenę jak najlepiej dla siebie i dla drużyny. No ale wiadomo, że ten sport sam w sobie generuje ten kontakt, więc pytanie, który rodzaj takiego kontaktu już jest naprawdę nie do przejścia, że sędzia mówi stop, knockout. No to knockout, nie? Ale głównie atak na głowę, w okolicach głowy, szyi. To są takie nie do zaakceptowania, nie? Bo to są bardzo niebezpieczne, bardzo dużo urazów jest wtedy, wstrząśnienia mózgu i tym podobne. A jak na przykład sędzia znajdzie się pomiędzy dwoma zawodnikami? Czy też się zdarzyło, że miał pan jakieś takie kontuzje wywołane nie ze swojej winy? Tak, zdarzyły się, tak. No jakieś tam utraty przytomności były, no zdarzyło się raz. Jakieś siniaki od krążka, czy tam od właśnie uderzenia ciałem. Nie celowe, nie? Łyżwy są niebezpieczne, o jak się upadnie. To wtedy też jest. To jest najgorsze znowu, bo niektórzy zawodnicy nie panują nad swoją jazdą, zwłaszcza w amatorskim, tak? I po prostu mogą zrobić niechcąco krzywdy, nie mówię, że celowo. Mistrzostwa Polski amatorów w hokeju już trwają, emocji nie brakuje i to jest chyba taki sport, przy którym nawet przy lodzie czy na lodzie robi się nam ciepło od adrenaliny, testosteronu i od patrzenia na tych fantastycznych, wysportowanych, szybkich, silnych zawodników. Czy już wygrywaliście? Jakie sukcesy w planach i jakie za wami? To są już nasze piąte mistrzostwa, drugie opolskie. W tamtym roku też tu graliśmy, no i przyjechaliśmy po awans do wyższej dywizji. Także będziemy na pewno dawać siebie wszystko, żeby tą dywizję wygrać. Wy jesteście akurat z Nowego Targu, więc jakby u was zawsze zimniej, zawsze więcej tego lodu, więc macie gdzie trenować. Gdzie trenujecie na co dzień? Nie, u nas mamy swoją halę nowotarską. Małe miasto, wielki klub. Także tam trenujemy, tam się przygotowujemy, mamy swoją ligę. Tam wygraliśmy piąte swoje mistrzostwo z kolei nowotarskiej ligi i tu też przyjechaliśmy po awans. Śląsk rządzi w wielu sportach, no i również chyba na lodzie. Tutaj Dragon z tych wymiatają już od wczoraj. Jak to wygląda, jak oceniacie swoją kondycję w tych mistrzostwach? Jesteśmy pozytywnie nastawieni. W tamtym roku awansowaliśmy do tej dywizji. Cel jest taki, że chcemy awansować do następnej dywizji. My się bawimy już w ten amatorski spokój 11 lat. Drużyna ma, więc zaczynaliśmy od takich najpierw grajek małych, małej ligi. Potem powstała Śląska Amatorska Liga i w niej bierzemy udział. Więc można powiedzieć, że to są wszystkie drużyny ze Śląska plus Oświęcim, Kraków. Więc nas jest trochę sporo i gramy tak naprawdę. I to jest taka pasja ludzi o wielu, bym powiedział, zawodach, tak? Od kierowców, po policjantów, po menadżerów, dyrektorów. Czyli nie ma tu ograniczeń. Nie ma ograniczeń. To jest piękne w tym sporcie. Również chyba wiek nie jest aż takim ograniczeniem, bo u was samych dzieciaków nie ma, tylko dojrzali mężczyźni. Ja powiem tak, że jesteśmy najstarszą drużyną, patrząc po średnią wieku na tych mistrzostwach. Watacha Wrocław tutaj na lodzie mocno się udziela. Jeszcze nie było, jak to na Watachę by wypadało, wycia wilków, bo to chyba od tego się ta nazwa wasza wzięła. Tak. Ale wycie być może będzie na koniec, jeśli uda wam się coś wygrać. Jak oceniasz swoje szanse, szanse waszej drużyny na ten rok? Jak wygląda konkurencja i czy myślisz, że wasza drużyna z jakimś medalem stąd wyjedzie? No, konkurencja jak zawsze jest dosyć duża. Ten poziom jest dosyć wysoki, wyrównany, ale myślę, że jest to realne dla nas, żeby dojść do półfinału i powalczyć o awans. Co jest najtrudniejsze w hokeju? Myślę, że najtrudniejsze jest to, żeby połączyć tę jazdę na łyżwach, która sama w sobie jest trudna, z grą. No bo oprócz tego, że musimy walczyć, żeby utrzymać się,
to na dodatek dzieje się wiele rzeczy dookoła. Tu podają, tam strzelają, trzeba się orientować, co się dzieje dookoła. A co jest najfajniejsze? Najfajniejsze chyba prędkość, z jaką jest ta gra, bo wszystko dzieje się szybko, są szybkie zmiany, szybkie strzały i tak naprawdę można mrugnąć i coś się przeoczy. Watacha jest zazwyczaj bardzo zgrana, wszyscy się wspierają, tak jest przynajmniej u Wilków, jak jest u Was? U nas też, tworzymy fajną ekipę, wszyscy siebie wspierają, jest taka fajna rodzinna atmosfera, myślę, że to jest u nas bardzo na plus. Pani Ewelina Kowolik, organizatorka tego przedsięwzięcia, chyba lubi emocje, bo często się mówi, że hokej to jest bardziej sport dla mężczyzn. Pani Ewelina sama wygląda jak fajterka. No i czy ciężko było zorganizować takie zawody? No bo to są drużyny z całej Polski, drużyny amatorów. No i trzeba znaleźć czas, miejsce. Jak to wyglądało organizacyjnie? Organizacyjnie wygląda to tak, że głównym organizatorem jest Federacja Amatorskich Drużyn Hokeja. I współpracujemy, no powiem, że tak zdalnie, bo Federacja jest z Gdańska, wyszukuje miejsca, w których można zorganizować taką imprezę, taki turniej. My już organizujemy drugi raz, więc jesteśmy zaprawieni w bojach. W piątek zaczynaliśmy, dziś w sobotę i jutro w niedzielę, kiedy no jest to dzień najważniejszy, bo to jest dzień, w którym dowiemy się, kto wejdzie do wyższej dywizji, dywizji drugiej. Odbyło się jak należy i żeby wszyscy byli zadowoleni i świetnie się bawili. Wieczorem, czyli dziś, dowiemy się już, jakie drużyny przechodzą dalej, kto będzie walczył w ćwierćfinałach i w półfinałach. Półfinały zaczynają się o godzinie 17:30 i to będą dwa najważniejsze mecze, bo wtedy dowiemy się, kto wchodzi do wyższej dywizji. No to zapraszamy. Od 17:30 w niedzielę będą już mecze o awans, czyli chyba tak naprawdę emocje wtedy dopiero sięgną zenitu. Zapraszamy serdecznie do opolskiego Toropolu.